O tej godzinie człowiek częściej kładzie się spać niż wstaje. Piątek, 4 rano, pora ruszać na wczasy. Uwielbiam latać z Modlina, bo tu mają najgorsze hot dogi na świecie. Możemy być z nich dumni. Jestem już w tym całym Londonie. Niby wszystko pięknie, ale wszyscy Anglicy tak naspeedowani od rana, że chodzą pod prąd i na mnie wpadają. Długo tak nie wytrzymam, lecę dalej. No i wypoczęty dotarłem wreszcie do tego Northampton. Coś czuję, że to całkiem wesołe miasteczko. Ale mam nadzieję, że nie odpierdzielę tu żadnych cyrków. Ale może jakiś rekord Guinnessa bym spróbował pobić? A teraz będzie bardzo dobra rada, już kiedyś jej udzielałem. Jak planujecie jakikolwiek wyjazd, to pamiętajcie o tym, żeby zapisać nazwę hotelu albo adres. No bo właśnie mam problem, chodzę już od godziny i szukam. Wiem, że noclegi są w jakimś koledżu, koledż znalazłem, ale już się od 3 recepcji odbiłem. Za 15 minut mnie zamykają, tak zwany check-in, ale jest szansa, że się wyrobię, bo to już chyba tu. No wszędzie byłem, to musi być tu. No widzę znajomą mordę, kurwa. All the time problems with you, Hans. Problems with you, my friend. Dobra, koniec tych głupot organizacyjnych, przechodzimy do konkretów. Right now. No to jadziem ze studentami na pierwszy mecz. No i nas przywieźli 2 godziny przed meczem. Co tu robić? It's my son. Is it your son who scored? Oh, congratulations. It's over. Dobra, dzisiaj trzeba było skończyć wcześniej, bo jutro śniadanie o 8. Nie powiedzieli nam co prawda, czy 8 AM czy PM. Czuję, że to chyba chodziło o AM. No jednak miałem rację, chodziło o 8 rano. Morning. Najchętniej to ja teraz poszedł spać, ale podobno na jakieś mecze musimy jechać. Jedziemy na mecz jakiegoś zespołu Keton. Coś takiego, to jest chyba 11 liga angielska. I tu mamy programy meczowe i w programie meczowym jest napisane, że zespół Keton ma klub partnerski w Belgii. Zespół nazywa się jakiś Elan Dalen. I tu siedzi gruba świnia z Belgii. I on twierdzi, że takiego zespołu w Belgii nie ma. Tak jest, kurwa. 11 liga angielska, no zobaczymy z czym to się je. O kurwa, ile ludzi. To jest ważna chwila. To są tak zwane team sheet. Team to wiadomo, shit no też wiadomo. Nie chodzi wcale o gówno, tylko o kartki. Czy to jest kartka ze składem, tak zwana. Jak pojawią się składy, to ludzie dostają pierdolca generalnie i wszyscy spisują te składy. Kiedyś zapytałem ich po co to robią, ale nikt nie potrafił mi powiedzieć. Kurwa, jakaś pszczoła mnie przeatakowała, jebana. Nie było łatwo, ale poradziłem sobie bez żadnego sprzętu. Teraz jest 12 liga angielska. I tak w trochę nietypowej sytuacji został nas rzut karny. Całe szczęście, że nie straciłem jeszcze sygnału wizyjnego, bo teraz będzie 13 liga. Is there any good player here? What happened? They're not allowed to sell alcohol. Jak może nie być piwa na meczu 13 ligi? Nie sprzedają, ale podobno można wnieść. Piwo, most important thing in the world. Trafiła się promocja. 10 browarów za 7 funtów. Jakieś wyszukane piwa to nie są, ale dlaczego by nie skorzystać? Rozumiem w ogóle tych ludzi, którzy zasypiają na meczach 13 ligi angielskiej. To dopiero 4 mecz dzisiaj, a ja czuję się jakbym był już co najmniej po 8. Ockham United ma własne piwo. A zaraz zobaczymy jakie szaleństwo będzie po ostatnim gwizdku.
Tak na każdym meczu jest. Atrakcji, dzień kolejny. Cała grupa czeka. Już jesteśmy trochę spóźnieni, bo ja zgubiłem się okazało klucz do hotelu. I co się okazało? Że klucze były w torbie, którą zostawiłem w autokarze, więc się przebiegłem bez sensu do hotelu i z powrotem. Zawsze chciałem się tak zmachać przed pierwszym meczem o 9 rano. Mamy drobne opóźnienie, bo okazało się, że ktoś jeszcze zgubił klucze. Czy nie jeszcze, bo ja nie zgubiłem, ale ktoś na poważnie zgubił. Jeszcze musi zapłacić karę, coś około na polskie to chyba 2000 wychodzi. Sierota. A jak można zgubić klucze? W programie meczowym było napisane, że można zostać sponsorem bramki. Ciekawe, co to oznacza. You pay, yeah, referee to get a goal? Yeah, I wish. No, every time the team scores, you have to pay the club a small amount of money. Maybe a pound, £2. It's an easy way to get your name in the program. We'll say thank you very much to our goal sponsor. Trenerem drużyny gości jest Kobita. I believe in the female manager. Yeah, me too. I od razu są efekty. Jej zespół przegrywa do przerwy tylko 3-0. Przerwa meczu, czekamy na jakieś bingo. Ma być jakieś football bingo w przerwie. Kupiliśmy jakieś zakłady. A lot of bingo players. To zdecydowanie najlepsze bingo, na jakim w życiu byłem. Blackburn Rovers, Wigan Athletic. Oh, Reddish F1. Kolega obsługuje mój kupon i okazuje się, że teraz jestem najbliżej zwycięstwa. O, no. O jedno przegrałem, no. Co tam bingo, to była jeszcze jedna loteria. Była jakaś loteria, kolega wygrał wino, a ja też wygrałem. I dla odmiany wino. No wreszcie jakiś normalny futbol, 12 liga. Good afternoon everybody, ladies and gentlemen, boys and girls. Z tego co widzę, to będzie live na Sky Sports. Elwood Town will play Baston. 12 liga i od razu to jakoś wygląda. Zaczepił nas bramkarz. Ktoś ci powiedział, że widział nas wczoraj, bo wczoraj w jakimś meczu też grał. Czyli można grać w dwóch zespołach jednocześnie. W sumie to ja też gram w dwóch zespołach, bo przecież w Kartofliskach i w Abstynentach. So let's hope we have a good game. Good luck, lads. Running for the coach. Udało mi się kupić najlepszy magazyn na świecie. Grandtastic. To jest taki magazyn o stadionach. W tym roku obchodzimy 20-lecie magazynu i na to 20-lecie pojawiła się książka. W tej książce jest w zasadzie tylko indeks. Wiemy na przykład, że stadion Odry Wodzisław był w numerze 10, a stadion Jagiellonii Białystok w 79. To jest bardzo potrzebna wiedza. A żałuję, że wziąłem tylko jeden egzemplarz. How amazing is your book? It's amazing. Really amazing. It took a very long time to do it. 20 years. I think I'm filming. How many copies are you going to sell? Not many. 20 probably. Kolejny mecz 12 ligi. Czekamy nas pod ochroniarzy, którzy mają wylądować na środku boiska. Ale podobno mają złe wiatry. Szkoda, że nam nie powiedzieli wcześniej, bo też byśmy skoczyli. Dziwne uczucie, poniedziałek rano, a dzisiaj nie wybieram się na żaden mecz. Zaraz wracam do kraju. No to krótkie podsumowanie. 8 meczów widziałem w ten weekend w Anglii. Nie zgubiłem ani jednego klucza do hotelu. I zgubiłem tylko jedną kurtkę. A na koniec się okazało, że zostawiłem na jakimś stadionie. Jak sobie tylko przypomnę na którym, to odbiorę, jak będę tam następnym razem.